Verbum sonitu mutat, altius rotat. Verbum sonitu mutat, silentium complectitur. Verbum sonitu mutat, valare captat. Verbum sonitu mutat, clamare captat. Pewnego dnia trafiłem na mszę do kościoła ojców dominikanów i usłyszałem pieśni wykonywane przez chór zakonników po łacinie. Bardzo mi się to spodobało. Nie znam zespołu żadnego innego, który połączyłby łacinę z muzyką podobną do naszej, z muzyką rockową. Łacina zdecydowanie jest bardziej melodyjna od języka polskiego, bo nie posiada tych wszystkich eś, esz, czy i tak dalej. Podobnie śpiewa się po angielsku, ale łacina mnie daje osobiście jakby większą swobodę. O, cives, cives, querenda, pecunia primum est. Cives, cives, querenda. Cives, cives, virtus possumum absentem, qui rodit amicum. Horacego poznałem dzięki takiej jednej mojej książeczce, z której na początku bardzo mocno czerpałem. Jego sentencje brzmiały dość rytmicznie i bardzo łatwo było je dopasować do muzyki, którą mieliśmy przygotowaną. Odet amo, quar id faciam fortasse requiris, nestio sed fieri sentio et. Excrucior. Kontakt z ojcem Tomkiem nawiązałem przez innego ojca Tomka, też dominikanina, który często zagląda do sklepu, w którym pracuję, do sklepu z instrumentami. Verbum sonitu mutat, clamare coiptat. Czyli to OE wymawia albo AI, albo OE, tak? Tak, te wszystkie dyftongi AE się wymawia jak AI, OE się jak OI. Wszystkie C się wymawia jak K, wszystkie V jak UY. Nie chcemy tylko śpiewać po łacinie, tylko jeszcze śpiewać coś, co ma sens, a coś, co jeszcze jest interesujące, dotykające współczesnych problemów. A więc tematyka miłość, pieniądz, biznes, sens życia. Postanowiłem sobie, że przynajmniej podstawy spróbuję poznać tego języka. Nie tyle słówka, co jakąś gramatykę, no i przede wszystkim wymowę. Dążę do tego, żeby było jak najlepiej. Wy śpiewacie tak. Nos debemus. A potem jest nos, nos debemus. Tak. I to jest już wtedy jest zgrzyt makabryczny, który później jest, jak ktoś nie wie o tym, że śpiewacie restytuowaną łacinę, to wtedy już przeżywa kompletną tragedię, bo jest, słyszy amiki. I nie wie, co to jest takiego. Żeby przybliżyć słuchaczom to, o czym śpiewamy, żeby rozumieli, mamy zamiar przed każdym koncertem rozdawać ulotki z tłumaczeniami naszych tekstów na język polski.